W momencie, kiedy 1000 zł dołożycie do metra więcej niż zakładaliście przy samej ekipie, to pilnowanie kosztorysu, żeby on został zrealizowany zgodnie z początkowymi założeniami, jest dla Was kluczowe. Bardzo wiele osób przychodzi do dewelopera, patrzy na mieszkanie, mówi, to jest super mieszkanie, uważa, że na nim zarobi, bo zweryfikował sobie cenę, ale nie odpowiedział sobie na strategiczne pytanie. Kto od niego kupi ten produkt? Cześć, z tej strony Maciej Wellman, witam Cię na kanale FNP Flip na Pierwotnym. Dzisiaj opowiem Wam o 5 największych błędach, jakie popełniają fliperzy podczas pierwszej transakcji. Pierwszy, taki naprawdę strategiczny błąd, to jest weryfikacja umowy, którą podpisujecie z deweloperem. Od 1 lipca 2024 roku na każdej inwestycji w Polsce obowiązuje nowa ustawa deweloperska. Był 2-letni okres przejściowy, bo ona została wprowadzona w 2022 roku i on w tym momencie się skończył. Z takich strategicznych rzeczy to zmieniło się przede wszystkim to, że został wprowadzony zakaz cesji i jednoosobowe działalności gospodarcze podpisują umowę przedwstępną, dotychczas podpisywały umowę deweloperską. To tyle tytułem wstępu. Jakie są te błędy w kontekście umowy? Słuchajcie, dostaliście super ofertę na mieszkanie. Wszystko się w niej zgadza. Układ, cena, wystawa okien, piętro, deweloper jest wiarygodnym partnerem i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest to okazja petarda, że na pewno na niej zarobicie. Dostaliście od zaufanej osoby. Pójdziecie do notariusza, podpiszecie czy umowę deweloperską, czy umowę przedwstępną. I nie zawrzecie w niej możliwości wyjścia w każdym momencie, to jest Wasz największy błąd. Ponieważ w pesymistycznym wariancie przez 3,5 roku nie sprzedacie mieszkania. Z czego wynika odcinek czasowy 3,5 roku? Już Wam tłumaczę. Nabyliście mieszkanie na etapie przedsprzedaży. Czas budowy inwestycji to jest około 20 miesięcy. Macie pecha, deweloper się spóźnił 4 miesiące, zdarza się tak na inwestycjach, no to mamy 2 lata. W umowie zostało wpisane, że czas na przeniesienie własności to jest pół roku, czyli mamy 30 miesięcy i czas oczekiwania na księgę wieczystą to jest kolejne 6, a w Warszawie do 12 miesięcy. I w tym momencie, od momentu zainwestowania kapitału, się okaże, że przez 3,5 roku nie możecie zbyć mieszkania. Oczywiście zrealizujecie na nim zysk, ale nie o to chodzi we flipowaniu, żeby zablokować cały kapitał, no bo jak zaczynamy, często mamy pieniądze na jedno mieszkanie i przez 3,5 roku nie móc pracować na tym. Także każdą umowę czyta prawnik, wy ją ponownie szczytujecie w domu i słuchacie przede wszystkim tego, jak ją czyta notariusz na akcie notarialnym, bo może się wkraść jakiś błąd albo weźmie umowę standardową, którą ma dla każdego klienta, dla Was była przygotowana inna. To, czego nie ma na papierze, potem będzie bardzo trudno wyegzekwować od dewelopera. Drugi błąd. Cena. Dostaliście od szwagra super ofertę. Wszyscy flipują, wszyscy zarabiają na nieruchomościach. Macie kapitał, to oczywiście chcecie wejść. Dostaliście, powiedział Wam, że jest dobra. Nie weryfikujecie tego, czy cena, po której kupujecie dany produkt, jest na dzień dzisiejszy atrakcyjna. Zainwestowaliście 700 tysięcy złotych. Super. Zainwestować 700 tysięcy złotych w mieszkanie bardzo łatwo, ale dać znajomemu, fliperowi, inwestorowi, żeby sprawdził tą ofertę i zapłacić mu za to 1000 zł, to nie, to już nikt nie zapłaci, bo szkoda na to pieniędzy, ale majątek życia i oszczędności wydać w mieszkanie, to od razu. Słuchajcie, badanie rynku, takie podstawowe, żebyście spali spokojnie, jak inwestujecie swój kapitał, musicie wykonać. Sprawdźcie, po ile, chociaż w bezpośredniej okolicy sprzedają deweloperzy. Porównajcie konkretne segmenty mieszkań i sprawdźcie dodatkowo, za ile są sflipowane mieszkania w okolicy z rynku wtórnego, żeby mieć jak największą bazę. Trzeci błąd. Produkt. Bardzo wiele osób przychodzi do dewelopera, patrzy na mieszkanie, mówi, to jest super mieszkanie, bo ma dobrą cenę, bo była promocja, bo deweloper robi wyprzedaż. Jakkolwiek zostały jego kroki nakierowane na konkretne mieszkanie, uważa, że na nim zarobi, bo zweryfikował sobie cenę, ale nie odpowiedział sobie na strategiczne pytanie. Kto od niego kupi ten produkt? Są mieszkania łatwo zbywalne, czyli mieszkania o powierzchni 30 czy 45 metrów, 2 pokoje, ale mieszkanie o powierzchni 75 metrów, 3 pokojowe jest dzisiaj bardzo trudnym produktem do zbycia i mimo iż cena i warunki około transakcyjne, czyli pierwszy i drugi punkt będą właściwe, to nie uda się tego sprzedać, bo nie ma dzisiaj na to klienta kupującego. Jak już mamy cenę oszacowaną i ona się mieści w naszych widełkach zakupowych,
to przechodzimy do weryfikacji produktu. To, co przed chwilą powiedziałem, możecie kupić mieszkanie 40 metrów, które będzie miało dwa pokoje, balkon przez całą szerokość mieszkania i to jest super ekstra produkt, ale z drugiej strony może być mieszkanie 40-metrowe, które będzie kawalerką, gdzie nie będzie można wyodrębnić osobnego pokoju. Weryfikacja produktu w stosunku do ceny jest dla nas kluczowa, bo te same powierzchnie mogą mieć różne układy, na przykład 50 metrów dwa pokoje, trudno zbywalne, 50 metrów trzy pokoje, produkt idealny, bo jest deficytowy na rynku. Czwarty błąd, jaki popełniają inwestorzy, to jest nieoszacowanie ceny sprzedaży w momencie zakupu. Ostatnio była taka sytuacja, że inwestor wziął od nas mieszkanie, wykończył je i sprzedał. Cena w tabeli sprzedaży była 15,5 tysiąca. Dzwoni do nas, że zbliża się termin płatności do dewelopera, a on nie może sprzedać. Ogłoszenie jest wystawione poprawnie, mieszkanie jest ładnie wykończone. Patrzymy na cenę sprzedaży 18,5 tysiąca. Dołożył 3000 zł do metra więcej, czyli chciał zdublować swój zysk, ponieważ słyszał, że jeden z inwestorów tak sprzedał. Okej, to, że jedno mieszkanie tak się sprzedało wypadkowo, to nie możecie na tym bazować i układać całej swojej strategii sprzedaży. Jeżeli średni próg sprzedaży w okolicy w danym segmencie jest 15 500, jednej osobie się udało sprzedać za 18, super, to trzeba mu pogratulować. Jak macie czas, kapitał, wiele mieszkań, to możecie takie jedno mieszkanie wypadkowo sobie wystawić. Ale nie możecie na tym bazować, realizując pierwszego flipa i jeszcze w oparciu o to, że na przykład trzeba zapłacić jakąś kolejną ratę do dewelopera. Więc oszacowanie tej ceny sprzedaży, żeby ona była zgodna z rynkiem, żeby odzwierciedlała wartość produktu, jest kluczowe, żeby szybko sprzedać to mieszkanie i zrealizować kolejną transakcję. Piąta rzecz. Koszt wykończenia mieszkania. Słuchajcie, stawki za ekipy remontowo-budowlane wahają się od 450 zł netto do 1400 zł netto. Też takie oferty widziałem. W momencie, kiedy 1000 zł dołożycie do metra więcej niż zakładaliście przy samej ekipie, gdzie przedrożyć może jeszcze stolarz, materiały wykończeniowe, drzwi, armatura i tak dalej, to pilnowanie kosztorysu, żeby on został zrealizowane zgodnie z początkowymi założeniami jest dla Was kluczowe, bo jak się okaże, że zrobicie zbyt drogi remont, te wszystkie nakłady, które poniesiecie na mieszkanie, zjedzą Wam zysk. Także zwróćcie uwagę na te 5 kluczowych elementów i życzę Wam sukcesów na rynku pierwotnym. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!